Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Wojciech, a ja witam was w filmie z gry The Division 2. Filmie, który początkowo miał się w ogóle nie ukazać, ale jednak zdecydowałem się, że zaprezentuję i ostatecznie stwierdziłem, że jest to całkiem dobry pomysł. Między innymi dlatego, że jest to związane z sezonem, a konkretnie z pewną rzeczą w sklepie, która sprawiła, że jakby to określić, jest absolutnie nie warto swojej ceny. Ale moi drodzy, zacznijmy od sezonu. Moi drodzy, skończyłem sezon. Właściwie skończyłem przepustkę na owy sezon. Wbiłem wszystkie 100 poziomów. Nie to, żebym grał non-stop cały czas, tylko co tydzień robiłem tą... Jak to się nazywa? Cotygodniową inwazję. No i wraz z obławami też odpalałem, więc jakoś to szło. No i moi drodzy, bo stało się tak, że wbiłem setny, to stwierdziłem, a skoro wbiłem, no to sobie to zakupię. Zakupiłem i zobaczyłem, że można też zakupić inny karnet, inną przepustkę, znaczy się inną wersję przepustki. I stwierdziłem, że nagram o tym materiał, bo to rzadko się zdarza, żebym jedną rzecz chwalił, a drugą ganił. W sensie, że pochwalam jedną rzecz, a drugą rzecz właściwie to odwrotnie niż chwalę. Czyli ganię po prostu, tak? No w sumie to powiedziałem to samo, co miałem, a dobra, tak. Moi drodzy, oczywiście standardowo tak, przepustka zawsze dzieli się na dwie rzeczy, czyli na tą darmową i na tą płatną. Darmowa jest na górze, płatna na dole. I co my tutaj mamy? Za darmo wszystkie misje tradycyjne, czyli odblokuję wszystkie misje w ramach tradycyjnych obław. No dobra, zobaczmy sobie te wszystkie tradycyjne obławy. A więc przechodzimy sobie do obławy, wchodzimy sobie w sekcję tradycyjne obławy. I mamy tutaj tak, mamy Jowisz, Szerszeń, Bardon Schaefer, Fej Lau, Kapitan Lewis, Generał Anderson, Komin, Mary Singh, Werbownik, Agentka Kelso. I pokazuje, że ukończyłem tutaj misję obławę na Bardona Schaefera, na Komina i agentkę Kelso, ale jeżeli być może oglądacie moje materiały albo po prostu śledzicie, to być może pamiętacie, że wszystkie zadania w obławie Tajny Sojusz, czyli Kapitan Lewis, Rząd Ognia, czyli Komin, Połamane Skrzydła, Władcy Marionetek i właśnie Przednia Straż, no to mam nagrane i zrobione, poza tam ceną władzy, tak, czyli na generała Andersona mam zrobione, więc no jest ciekawie, ponieważ niby nie pokazuje, ale no kurwa, no nie wiem, niby pokazuje, że nie zrobiłem, że nie ukończyłem, no ale wiecie, niby odblokowałem wszystkie misje, no ale jednak tak nie do końca, ponieważ okazuje się, że aby w ogóle cokolwiek tutaj zrobić, jakąś misję, to muszę zrobić przede wszystkim tą, tylko i wyłącznie tą misję główną, więc to nie są wszystkie misje, tylko tak naprawdę te cele główne w obławach, więc nie takie, nie aż takie wszystkie te rzeczy. Dalej mamy klucze hien, jakieś tam barwniki i tak dalej, klucze, w ogóle zasobniki, to nie będę mówił, ale co mamy tak.
Na szybkę pierwszy zbuntowany agent, tak, czyli mowa tutaj o postaci Aarona Kinnera z pierwszej części The Division, która moim zdaniem jest całkiem niezła i w pewnych aspektach przebija The Division 2, jak chociażby tym, że jest ten zachowany, ten zimowy klimat i faktycznie widać te pierwsze miesiące tej całej grypy dolarowej. Zestaw zwiadówka SP, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tak? Mamy tutaj maska burza, rękawice łucznik, wyszywana na biało kabura. Dalej mamy strzelbę z pas 12, nakolanniki żubr, schemat maska burza, system opancerzenia Zośka. Zasobnik terenowy, ponownie jakieś tam klucze, tak kolory i tak dalej. To no powiem, ominimy to sobie szerokim łukiem. Schemat na rękawice łucznik, rękawice ostrzowe, jest to zestaw wyposażenia, Sokole Oko, zestaw wyposażenia punkt przełamania, czyli no, dwa nowe, jeden topowy, drugi egzotyczny, czy też. No, z wyposażenia. Jeżeli gracie w The Division, no to wiecie o co chodzi. Strzelba Super 90. No i na poziomie 17 mamy nakolanniki szturmowca i mamy uniwersalną skórkę broni, czyli właściwie coś, malowanie bardziej, tudzież kamuflaż, czyli pierwszy zbuntowany. Pierwszą taką faktyczną rzecz w tym całym płatnym. W tej całej płatnej przepustce, która faktycznie coś tam robi. Dopiero na poziomie 17 coś tam mamy, faktycznie. Dalej mamy schemat na wyszywaną na biało kaburę, pancerz czołowy, tekstylia, 50 sztuk. No to wiecie, to jest, otworzę, jeżeli macie wszystkie rzeczy w tych całych, z tych skrzynek odzieży, no to 50 sztuk tekstyliów to możecie zarobić nawet i więcej. Dalej mamy plecak celowniczy, zasobnik, schemat na nakolanniki żubr, to w ogóle zasobnik, znowu zasobnik. I na 25 w płatnej części otrzymujemy kolejne malowanie, czyli Sangewina. A poprzednio otrzymaliśmy na 17 i teraz otrzymujemy dopiero na 25. No faktycznie warto wydać pieniądze. Mamy schemat opancerzenia i tak dalej, strzelbę nazwaną cierń i również na 30 otrzymujemy malowanie uniwersalne węgorz elektryczny. Potem na 32 schemat, zasobnik, tak? Znowu jakieś tam zasobniki. I na 40 otrzymujemy nazwany przedmiot, czyli to jest na pierśnik o nazwie Bober i przy okazji otrzymujemy kolejne malowanie o nazwie Alani. Na 42 mamy schemat, znowu jakieś tam zasobniki i tak dalej. I w ogóle na 50 otrzymujemy za darmo naszywkę pierwszy zbuntowany elitarny agent, a za płatność otrzymujemy uniwersalną skórkę, czyli rozstaje. Dalej znowu jakieś tam schematy, zasobniki. Na 55 w płatnym otrzymujemy uniwersalną skórkę wybielenie. I znowu jakieś tam schematy, zasobniki, pierdółki i tak dalej. Na 61 za darmo otrzymujemy nazwane rękawice Orli Chwyt. Tak, znowu jakieś tam kolory, malowanie, zasobniki i tak dalej. I na 67 otrzymujemy malowanie do strzelby dwururki o nazwie Tidi, czy też Tajdaj. Czyli kolejny, chyba czwarte albo piąte malowanie, które faktycznie otrzymujemy za to, że kupimy płatną przepustkę. Że zapłacimy za tą przepustkę. Świetnie. Na 70 również otrzymujemy malowanie broni na konkretnie F2000. Jest to niekwiatotypowy. Dalej, na 75 z kolei otrzymujemy kolejne malowanie na broń MK47 o nazwie Pion Wykonawczy. Potem znowu coś otrzymujemy. Na 80 za darmo mamy nazwaną strzelbę jak rzep.
Na 85 za darmo otrzymujemy nakolanniki Acosty. Jest to przedmiot egzotyczny. A jeżeli zapłacimy, no to otrzymujemy jeszcze malowanie na strzelby Vapor Wave, czyli Vapor Wave, jakoś tak. Na 86 otrzymujemy schemat na nakolanniki Acosty i możliwość rekonfiguracji tego. Na 90 za darmo każdy otrzymuje strzelbę Overlord. Na 91 również schemat i możliwość rekonfiguracji. I od 96 do 100 poziomu otrzymujemy buty, tudzież po prostu strój agentki Yongya z rozstajów. A z kolei na 98 otrzymujemy modyfikację wyglądu plecaka agentki Yongya. I na 100 każdy otrzymuje naszywkę pierwszy zbuntowany bohater. Tak, czyli wejdziemy sobie w wygląd. O, proszę bardzo, tutaj jest chociażby. No, trochę też naszywek mam. O, proszę bardzo, pierwszy zbuntowany agent. Nagroda otrzymywana w trakcie śledztwa w sprawie Orona Kinera. Dalej, pierwszy zbuntowany elitarny agent. Tak, tu widzicie, to był za pierwszy. Nie, wróć, nie za pierwszy. Za drugi poziom w tym sezonie. Za 50. I za 100 otrzymujemy właśnie pierwszy zbuntowany agent. Pierwszy zbuntowany bohater. Jak widzicie, już mam, wbiłem 100, tak, kupiłem sobie tą przepustkę. I teraz, moi drodzy, no właśnie, teraz przechodzimy do rzeczy, za które muszę zganić. Ale zanim to, no to warto też. Przechodzimy sobie do sekcji dodatki i, moi drodzy, owszem, mamy tu jakieś tam różne rzeczy, tak, władcy Nowego Jorku i w ogóle i tak dalej. I normalnie otrzymujemy coś takiego, co się nazywa Tom Clancy's The Division 2 Value Bundle. To już nie można było tego przetłumaczyć na, nie wiem, płatny zestaw czy coś. I, moi drodzy, co tutaj, kurwa, jest? Otóż za koszt tego, który wynosi 125 zł. Moi drodzy, co my tu otrzymujemy? A więc skorzystaj z tej ograniczonej czasowo oferty, aby zdobyć jedną przepustkę sezonową premium na sezon pierwszego roku, na sezon pierwszy roku szóstego. Dostęp do 100 poziomów nagród w grze. Czyli tak, jakbyśmy zapłacili normalnie za przepustkę sezonową, która kosztuje, uwaga, 1000 kredytów premium, a 1000 kredytów premium kosztuje 42,50 zł. No. Warto? No nie wiem. Lećmy dalej. Możliwość przeskoczenia 27 poziomów. Natychmiast pomijasz szereg poziomów w ramach przepustki sezonowej premium, od razu zgarniając przypisane do nich nagrody. A więc z marszu pomija nam 27 poziomów, czyli pomijamy więcej niż 1/4 ogólnie grając. Nie no, fajnie. Kiedy kończy się sezon? Sezon kończy się za aktualnie, na dzień, moi drodzy, 18 sierpnia na godzinę 10:25. Kończy się za 9 tygodni, 1 dzień i 23 godziny, czyli za ponad 2 miesiące. Wydać 125 zł na to, żeby 1/4 karnetu mieć zrobioną, mimo że sezony trwają po 4-5 miesięcy i odpalając grę raz w tygodniu, żeby zrobić tylko i wyłącznie cotygodniowe inwazje.
które średnio dają od 5 do tam 7 poziomów, plus jeszcze najróżniejsze projekty tygodniowe, które dają także typu cotygodniowa rekwizycja, która zadanie odpowiednich zasobów podbijać cały poziom. Tak więc można powiedzieć, że w ciągu tygodnia, odpalając grę tylko i wyłącznie na inwazję cotygodniową, nie licząc tego, że jest obława i za obławę też wtedy jest podwójne PD, które daje nam 10,5 miliona. I w sumie możemy wtedy pominąć nawet do 20 poziomów. No to faktycznie opłaca się jak nic. Faktycznie warto wydać te 125 zł za coś, co można faktycznie zrobić za darmo. Ewentualnie no kupić za przepustkę za 42,50, 42,50 zł. No warto kurwa bardzo. Ale co my tu mamy dalej? Jeden strój tropiciela wykorzystuje subtelny wzór mapy topograficznej i składa się z trzech elementów. Jeden strój tropiciela? Poproszę wygląd, poproszę stroje. Gdzie mamy jeden strój tropiciela, tak? Dobra, mamy tu gdzieś tropiciela. Nie widzę. Może to jakieś nowe jest. Nie wiem. Ale czy warto? No kurwa, no nie bardzo. No bo skoro otrzymujemy aż trzy elementy. Aż trzy kurwa elementy. Łoch! Warto naprawdę kurwa. Co my tu mamy? Jeszcze 1500 kredytów premium do wykorzystania w sklepie w grze. 1500 kredytów premium. Ile to kosztuje? Za 84 zł otrzymujemy 2250 kredytów premium. No to powiedzmy 1500 kredytów premium kosztuje jakieś 61 zł. 62 tam z groszami. Faktycznie warto wydać 125 zł. W przypadku braku powiadomienia skorzystaj z ekwipunku w grze z zakładki przesyłki specjalne i sprawdź, czy przedmioty do ciebie dotarły. Przepustka sezonowa premium nie zapewnia dostępu do żadnych dodatkowych nagród i nie kumuluje się, jeśli została nabyta wcześniej. Ten pakiet będzie dostępny tylko przez określony czas, a oferta nie ma charakteru cyklicznego. Czyli, moi drodzy, możecie wydać 125 zł na przepustkę sezonową. Tylko kurwa jedną przepustkę w roku, która da wam jakieś trzy elementy. Pominięcie 27 poziomów, które pokazałem wam, takie bardziej, tylko i wyłącznie bardziej wartościowe przedmioty. Pomijam jakieś tam klucze do zasobników, jakieś kolory wyposażenia i tak dalej. Zasobniki, to wszystko można zdobyć po prostu grając i płacąc tylko i wyłącznie 42 zł 50 groszy, albo w ogóle nie płacąc, mieć wyjebane na przepustkę, na te wszystkie malowania i tak dalej. I w ogóle wystarczy grać. Pominięcie 27 poziomów, po co? Halo, ja mam ponad 2 miesiące, a zrobiłem już całą przepustkę i tylko i wyłącznie na co będę czekał? Na obławę, która zacznie się za nieco ponad 2 tygodnie. Ja ją wbiję, dokończę tą obławę i kurwa potem zostanie mi jeszcze ponad 1,5 miesiąca czekania na kolejny sezon. Gdzie przez te 1,5 miesiąca The Division 2 w ogóle nie będę odpalał, bo nie będę miał po co. Faktycznie warto wydać, naprawdę.
Warto wydać te 125 zł, no ja pierdolę. Wiecie co, jeżeli naprawdę lubicie jakieś tam przedmioty kosmetyczne i tak dalej, nie neguję tego. Każdy ze swoimi pieniędzmi niech robi co chce, ale po co wydawać, tak zdroworozsądkowo do tego podchodzę, po co wydawać 125 zł na jakieś 3 przedmioty, jakieś tam kredyty premium, które tak naprawdę wykorzystujecie tylko i wyłącznie, żeby zakupić przepustkę wartą 1000 tych kredytów premium i wbijacie tą przepustkę po prostu grając. Po co jakieś pominięcie poziomów, skoro sezony tutaj trwają grube miesiące? To nie jest kurwa Call of Duty, gdzie sezon trwa niecałe 2 miesiące. I jeżeli ktoś gdzieś regularnie, nie wiem, wyjeżdża w delegację, czy jakieś tam inne rzeczy, czy ma, czy w pracy siedzi po, nie wiem, powiedzmy te 10-12 godzin dziennie, na przykład ma w tygodniu wolne 2-3 dni, tak, no to okej, rozumiem wtedy jak najbardziej pominięcie tych poziomów dla takich osób, ale... Halo, odpalając The Division 2 raz w tygodniu, robiąc cotygodniową inwazję, pomijacie od 5 do 7 poziomów. Czyli teoretycznie każdego dnia wbijacie jeden poziom. Tylko i wyłącznie na cotygodniowej inwazji to wszystko. Halo, po co, dla kogo to w ogóle jest skierowane? Po to, żebym mógł otworzyć te wszystkie egzotyczne zasobniki, które tutaj mam? Właśnie, zobaczmy, czy to jest warte tych pieniędzy, które wydałem. Co my tu mamy? Harmonia. A nie wiem, nazwany przedmiot. To nie wiem, czy mam harmonię. Śmiałek, to mam. To jest zbędne. A taran puk puk, to też mam. Dalej, pretorianin, to chyba też mam. Zamroczenie, to mam, a to nawet zrobiłem. Jak trwoga, to do Boga, to też zrobiłem. Zasobnik sprawności polowej. Co my tu mamy? Tabula rasa. No świetnie. Zasobnik rzemieślniczy, który da mi całkiem fajne rzeczy. Dobra, co my tu mamy? Rok szósty, sezon pierwszy. Zasobnik pierwszego zbuntowanego. Nie, tam różne rzeczy. Przedmioty otrzymuję. Nie no, fajnie, warto. Orli chwyt, spoko. Maska burza, materiały. Optymalizacja. Oczywiście tutaj wiadomo takie rzeczy. Dobra, mam ile? 7 zasobników egzotycznych. To ja sobie te zasobniki egzotyczne innym razem wyciągnę. Zostawię sobie na sam koniec. Nie uda się przenieść przedmiotu lub przestrzeń docelowa jest pełna. Dobra, mam jeszcze 12 tych. No to tak. A właśnie, tą harmonię sobie sprawdzę. Znaczy się sprawdzę. Gdzie jest harmonia? Harmonia. Tu jest harmonia. Niech twoja broń śpiewa, ale nie zapomina o chórkach. Agent Brink. A to nie mam tego. To wiem na pewno, że nie mam. W ogóle, czy ja mam tu jakieś kolory na tych broniach swoich? Dobra, PDR ma, dobra, powiedz, policjant M4, przybudowany P416G3, modyfikacja. Dobra, co my tu mamy? Alani, a tak, użyję. Bo mam, bo mogę. Dobra, replika fal SA-58 para. Dobra, też użyję jakiegoś złota. To Buffet, Laguna, Metropolia, Mit, okej, to mam. Pierwszy zbuntowany. No, a tak, użyję, a co? Albo mam, rozkoszne otępienie. Potrzebuję slotu. A, wezmę sobie tak jakiś. Rozstaje, niech będą. O, proszę, dokładnie. Rozłupywacz. Czy rozłupywacz potrzebuje jednolity orzek do... To nie. ZIG 500 TKB. Ulepszona replika G36. Tak.
Tu sobie do tego też wezmę jakiś. Sangwina. Tak, dobra, czyli mam trzy już użyte. Wojskowy P416. Dobra, było Alani, był pierwszy zbuntowany, były rozstaje, Sangwina, Werwa. Tak. Dobra, powiedzmy, że chcę Werwę tutaj. Wrodzona niedoskonałość to jest, to używam. Wypalenie też. Dobra, no, czyli na razie poza tak naprawdę rzeczami to nie mam. Tutaj mam oczywiście jakieś tam rzeczy, ale to tam to mniejsza z tym. Dobra, otwórzmy kolejne rzeczy. Znowu zasobniki rzemieślnicze. Mi się najbardziej przydadzą. Dobra, pierwszy zbuntowany zasobnik. Hurra, co tu jest? Strzelba i kabura. Znowu strzelba i system opancerzenia. Nazwana strzelba i nakolenniki szturmowca z zestawu punkt przełamania. Znowu strzelba i punkt przełamania. Okej. Nazwany przedmiot i no wszystko ze zwiadówki. Nazwany przedmiot i dwa nazwane przedmioty. Orli chwyt i jak rzep. Dobra, kolejny. Otwórzmy. Zasobniki terenowe, zwiadówka. Ok, czyli plecak i system opancerzenia. Uwaga. Nazwany i kabura i system opancerzenia. Dobra, dwa zasobniki z optymalizacji. Niech... Mam. Dobra, mam jeszcze miejsce, dobra, otwórzmy sobie tego, przenieśmy zasobniki rzemieślnicze, nazwane przedmioty i egzotyczne. I dobra, no i okej. No i teraz tak, co ja tutaj mam? A egzotyczne zostawimy na koniec. Nazwanym przedmiotem, dobra. Czarny piątek, to ja mam. Jak trwoga do Boga, też mam. Śmiałek, o świetnie, drugi raz. Virginia. Karabin, a to nie wiem, czy mam. Ja sobie od razu sprawdzę. Ale Virginii to ja chyba nie mam. Virgin. Ten to w ogóle, o kurwa. Okej, okay, ten jak rzep jest zajebisty. Pojemność magazynka, ile to ma? 9 nabojków. Standardowy to chyba ma 8. Atrybut, powiem, dobra, oznacz jako ulubione. Virginia. Wypierdalać z mojej ziemi. Tak, wy, natychmiast. Okej, okay. Już go lubię. Opa, już go lubię. Dobra, już lubię. Już lubię ten karabin. Dlaczego ten sezon jest taki, jakby to określić, taki polski trochę? No, co my tu mamy? Zasobnik sezonowy z serii dziedzictw. Aha, okej. Okay. TDI kart, wersja zmodyfikowana. Nazwany przedmiot, włókno do drukarki. O, zasobnik rzemieślniczy, kolejny. Dobra. Włókno do drukarki. Ło! Mam max, czyli jak... W sumie... Mogę teraz przejść do... Czekaj, moment. Tam nie to, tu. Wtedy w naszym fachu opłaca się być krok przed innymi. John Dmitry Kozak. To jest chyba z... jak on się nazywa? Z... No... Ghost Recon. Dobra, przejdźmy do mojego punktu. Fachowość. Gdzie są moje karabinki szturmowe? Tu są. ACR, tak.
Materiały do przekazania. Co bym ci chciała? Rzadkie materiały. Włókno do drukarki. Przekaż zasoby. No okej. Jacer jest już sprawny. Dobra, tylko niech tam mi się rzeczy pousuwają. Włókno do drukarki plus 30 otrzymałem na. Potem podniesiono znowu jakieś tam rzeczy. Kolejne 30 włókien do drukarki. Aha, i dalej się. Dobra, pousuwałem się to, świetnie. Dobra. No to ACR. Dobra. ACR to mogę opróżnić sloty, to teraz sobie wezmę ACRE. I co to, jaki to jest? Werwa. A to nie, to werwę już użyłem, widzę. Gdzieś tam wcześniej. Na G36C? Nie. MK16. Na wojskowym, o właśnie. Dobra, to zamiast tej werwy, to my sobie weźmy wybielenie. O, właśnie, wybielenie sobie weźmiemy. Wezmę sobie wybielenie i cyk. Dobra. I teraz znowu punkt majsterkowicza, fachowość, karabinki, ACRE, materiały. Dobra, co my przeniesiemy? Włókno do drukarki. Podniesiemy sprawność. Ile razy? 9999 mogę tego mieć. Dobra, ACRE też już widzę, wykorzystałem. Świetnie. Też już jest sprawny. Dobra, co my to mamy po ACR-ze? AUG A3 CQC. AUG A3 CQC. Materiały do przekazania. Włókno do drukarki. No, też jest sprawny. O, proszę, patrzcie, AUG A3 CQC. Świetnie, też będę chciał jedną misję AUG A3 CQC. Dalej, co my tu mamy? Carbine 7. Dobra. Punkt majsterkowicza, fachowość. Carbine 7, materiały. Ale tego nie chciałem przekazywać, tych rzeczy. Elementy szkieletu i kurwa, zjebało mi się. Dobra, carbine 7 też zrobiony. Co mamy, co jest dalej? ACR to mogę schować. CETAR 21. Dobra, fachowość. CETAR 21. Ok, materiały. Przekażę włókno do drukarki. Tyle rzeczy. Dalej, zasobniki rzemieślnicze nadal. Włókno do drukarki poproszę. Dobra. 50 włókien do drukarki. Będę dalej się zdobywał. Widzę, że to dość sporo rzeczy przynosi. Dobra.
Uwaga, zasobniki egzotyczne. Zobaczmy, czy są warte tą całą przepustkę. Żelazne płuco, które mam. Pracowita pszczółka, którą prawdopodobnie też mam. Cyberrękawica czarnego kła. Już mam. Dawno sprawny. Katarzys. Też mam i też mam sprawny. Komar. Chyba też już mam. Słodkich snów. Okej, nie wiem, czy mam. Fala formująca. Chyba mam. Pracowita pszczółka. O! Drugi raz to samo. Świetnie. Skorpion. Mam tym bardziej. Zobaczmy. Pracowita pszczółka. Uwaga, broń boczna. Komar jest. Pracowita pszczółka jest. Spiłowana dwururka zapasowa, tararara i w ogóle czego tutaj kurwa nie ma, to ja nie wiem. W ogóle sporo rzeczy mam. No, mam pracowita pszczółka. Mam. Ile zadaję? Magazynek 30 naboi, 110 tysięcy. Uwaga. Pracowita pszczółka. Komar. 30. Tu ma 33 naboje aż. Ok. I zadaję 110 tysięcy 500. No to faktycznie ok. Powiedzmy, że jest, że ta konkretna pracowita pszczółka jest zdecydowanie lepsza niż ta, którą mam schowaną. No, zdecydowanie. Przenieść do ekwipunku, a ja schowam tą lepszą pracowitą pszczółkę. Tak. A więc otworzyłem wszystkie te zasobniki. No, musiałem po słodkich snów. Kim jesteś, żeby się ze mną nie zgadzać? Anonimowy inżynier wygnańców. Strzelba, spas 12. Proszę bardzo, wygląda zajebiście ładnie. Moi drodzy, tak się robi spasa 12. Tak się robi różne fajne, dziwne rzeczy. O, widzicie. Proszę bardzo. Zasobnik na amunicję? Na kolbie. Bo dlaczego nie? Cały magazynek. O, wszystkie kurwa 8 naboi. Da się? Da się. Tylko trzeba chcieć. Trzeba mieć pomysł. Jak najbardziej. Oznacz jako ulubione. Fajna rzecz. Żelazne płuco mam tym bardziej. Dobra, to powiedzmy, że ja tego nie chcę. Opróżnij sloty. I powiedzmy, że zamiast tego to ja sobie wezmę to żelazne płuco. Egzotyczne. No bo dlaczego nie? I będę się z tym woził, kurwa. Będę się z tym woził, bo ja tak lubię, bo sobie tak wymarzyłem. O, proszę bardzo. Dobra, okej. I teraz. Ja sobie tutaj machina święta Elma. Overlord to ja chyba mam. Uzbrojenie. Nie. Oznacz jako ulubione. Ustawienie. O. Sortuj według rodzaj uzbrojenia. Tak. Okej, oczywiście najpierw karabinki sztormowe i rozbudowany G36. Ty, to ja tu mam. Nie wiedziałem, że mam rozbudowany G36, to tak zajebiście ładnie. A to na 26 poziomie, a to jebać. No. Bo tam różne tam fajne, dziwne bronie. Karabiny maszynowe. Uwaga. Tam jednego karabinu maszynowego mi brakuje, ale to robiłem materiał. Skorpion mam, tak? Mam. Mam skorpion, mam. Mam cierń. Ty, gdzie jest pas 12? Jest spas 12, dobrze. Już myślałem, że spasa 12 nie ma. Abym się wkurwił wtedy.
Modliszka. Lepiej niech się modlą. Dobra, czyli mam. Ok. Czyli w takim razie. Gdzie jest to? Aha, już schowałem je? Nie. A no tak, przecież sortowanie. Dobra. Overlord mogę przenieść, słodkich snów mogę przenieść, jagrzeb też mogę. Wojskowy L86 LSW też może, też mogę, bo jest zajebisty. Wojskowy AKM to jakość, poziom, obrażenia, ulubione, najnowsze, pojemność magazynka, tam. Dobra, wojskowy L86 LSW, uwaga moi drodzy, bo już tam miałem, gdzieś się przewijało. Wojsko, gdzie to? Są. No, czyli ten, kto jest zdobył, jest zdecydowanie lepszy niż ten poprzedni. Dobra, czyli mogę go zabrać. I teraz, jeżeli chcę, zasobniki, które tam dawały od cholery tych rzeczy, ja sobie pootwierałem wcześniej, otrzymałem tekstyliów łącznie wraz z tym otwieraniem i tak dalej, aż 9365 sztuk mam. I teraz powiedzmy, że chcę sobie zakupić jakieś stroje. Dobra, czy jest gdzieś jakaś kolekcja, którą mogę kupić? Tak, proszę bardzo. Mogę mieć strój zagrożenie. Będę mieć za to kolor wyposażenia Bombardier, a za całą kończoną kolekcję Miejska Dżungla otrzymam pół maskę z filtrem. Świetnie. Dobra, no to uwaga, moi drodzy. Kupuję za tekstylia. Jedno kupuję za tekstylia, nie to. I proszę bardzo. Mam zagrożenie. Miejska dżungla, komplet. I otrzymałem pół maskę. Za tekstylia. Dobra, czy to jest... Okej, dobra, tego nie mogę kupić, ale mogę kupić gwardię honorową chyba, z tego co padł takie. Tak jest, całą gwardię honorową mogę zakupić, no to uwaga, no to kupuję. Tekstylia, pyk, raz. Czapka gwardii honorowej, tekstylia, dwa. Marynarka, pyk, trzy. Tak, spodnie, pyk, cztery. I buty. Pyk. 5. A więc mam całą jedną, całą już drugi strój. Powiedzmy, że chcę kupić z JTF. Stać mnie? Chyba tak. No to nie wiem, czy będzie mnie stać. Ewentualnie kiedyś się tam, że tak powiem, tekstylia donajdzie. Ale powinno mnie. Ja, no. Pyk, proszę bardzo. JTF również za tekstylia. Straż Wybrzeża, czy da się? Tak, da się, ale nie będzie mi już stać. Ale powiedzmy, że tak czy siak wykupię za tyle, za ile mogę. No i okej, okay, no i dobra. I mam dwa, brakuje mi tam 500 plus 350, 850 tekstyliów. Czyli jak będę miał, to no to się również zakupi. Jedynie słota tam nie da rady w tym momencie, no ale tam to tam już, że tak powiem, szczegół. I teraz zadam wam pytanie. Powiedzcie mi, czy w ogóle warto jest kupować za 125 zł kompletowane stroje. O Bombardier kolor wyposażem. Miejska dżungla. Maska z filtrem. Gwardia honorowa. Kamuflaż skórka broni wojskowy. O, świetnie.
JTF, kolor wyposażenia. Jakieś, co to jest za... Co to za pakiet? Summerband Bundle. Co to za gówno? Jakie kurwa brzydkie, ja pierdolę. Dobra, i teraz jeszcze raz zadam wam pytanie. Czy wo... Zobaczcie, na tyle rzeczy, ile dostałem, czy warto jest inwestować 125 zł w przepustkę, gdzie pomijacie 127 poziomów, czyli 1/4 karnetu. Ponad 1/4 karnetu. Otrzymujecie tam kredyty premium do wykorzystania w sklepie. Ok, na jakieś fajne stroje, które są w przecenie. Spoko. Jak najbardziej też się da. Jakiś tam strój tropiciela, który, w którym są trzy rzeczy. No kurwa, nie wiem, czy warto. 125 zł. A to samo możecie, praktycznie to samo możecie mieć ze zwykłej przepustki, która kosztuje 42 zł 50 groszy. Sami sobie odpowiedzcie na pytanie, czy warto. Moim zdaniem nie. Value Bundle, nie wiem do kogo jest skierowane, chyba do takich typowych, wiecie, zatwardziałych graczy The Division 2, którzy nie mają żadnej innej gry, tylko grają tylko i wyłącznie The Division 2, bo to w oczekiwaniu na The Division 3. Bo to chyba tylko dla takich ludzi zostało to stworzone. Bo ja nie widzę innego, nie wiem, sposobu, może nie tylko sposobu, nie widzę innej możliwości, o tak to nazwę. W sumie przy okazji ACR to ja mogę schować, jak już tu jestem, przenieść do skrytki, no i będzie. No i niech się tam chowa. W sumie żelazne płuco to ja mogę też zamienić na, nie wiem, na coś brzydkiego. Coś, co mi się... A nie, nie mogę, no, no tak. Ale za to mogę przechować te karabiny. No, śmiałek dwa razy dostać. Nie no, świetnie. Super. Cudownie. W ogóle Super 90 dostałem 4 razy. Raz jako nazwaną. Nie no, świetnie, fajnie. Po co te wydawać 125 zł? To ja nie wiem. Sami odpowiedzcie na pytanie. Moi drodzy, to by było na tyle. Sami, tak jak powiedziałem wcześniej, tak jak powiem to jeszcze raz, sami odpowiedzcie sobie na pytanie, czy w ogóle warto jest inwestować 125 zł w przepustkę, którą możecie zrobić samodzielnie grając i wbijając. No nie ma tu jakiegoś, nie wiem, nie wiadomo jak, super zajebistych, świetnych rzeczy. Są rzeczy, jakie są, ok, ale czy to jest powód do tego, żeby akurat kupować, wydawać 125 zł na value bundle? Według mnie nie. Ale tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Sami sobie musicie na to odpowiedzieć. Sami sobie zadajcie pytanie, czy warto, czy wam jest to potrzebne, jak często będziecie grać w The Division 2. To są takie podstawowe pytania, czy w ogóle i myślę, że warto nad nimi się po prostu zastanowić. Osobiście to nie jest dla mnie. Ale wolę wydać 42,50 raz na jakiś czas, tylko i wyłącznie na tą zwykłą przepustkę, bo naprawdę moim zdaniem jest to lepiej wydać mniej i mieć tą faktycznie zawartość, tak? Ja, co tu jeszcze? No, okej, mam, zbierając, grając, sami zresztą widzieliście, ile ulepszyłem. Raz, dwa, trzy, cztery. 4,5 broni tak naprawdę. Mam sprawne, jeśli chodzi o karabinki szturmowe. I tyle.
Tyle w tym materiale. Dzięki serdecznie za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych filmach. Czy to z The Division 2, gdzie zostajesz jeszcze no, ten cały pierwszy zbuntowany, który owszem nagra. To tyle, moi drodzy. Dzięki serdeczne. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się i pa, pa!